Poznajesz już kto do was mówi? Tak. To właśnie ja. Dobrze. Znowu jestem na basenie. Kamerę. Tak. Moi drodzy, korzystając z chwili wolnego czasu, znowu wpadam na basen, aby pokazać wam, że jednak cały czas, może nie mam, ale i sobie, jednak cały czas utrzymuję to moje pływanie i różne inne sporty. Ja was zachęcam do pływania. Tym bardziej, że ostatnio właśnie dużo piszę, dużo spędzam czasu przy komputerze, przed komputerem, więc co? Kręgosłup się odezwał też. Oj, odezwał się. No i szybko na basen, nie? Także dla mnie jestem każdego dnia tutaj. Wolnej chwili każdego dnia po prostu. Dzisiaj mamy luksus, dosłownie luksus za 11 zł. Każdy ma swój żor. Pływamy, na początku było nas ich troje, czyli te zlecili troje. Potem doszedł jeden pan, to jest nasz czwórka. Każdy ma swój żor. I super, super, bo naprawdę luksus. Wybiera się odpowiednią godzinę, wtedy kiedy nikt najmniej lubi i można spokojnie pływać swoim stylem. Nic nie przeszkadza, jest okej. Okay. Ja mówię wam, że to nie jest takie trudne, bo wiem, że żebyśmy nas kontraktowali, mówię o tym, że cały czas o tym sporcie, o rozwijaniu się, ale całkowitym takim totalnych przemianach, całkowitych totalnych przemianach. Ale w tym wszystkim też, wiecie, jakoś nie trudno jest zrozumieć tę drogę życia, jaką obrać. Chociaż zrozumieć prawo życia, nie? A wydaje mi się, że prawo życia jest takie proste i takie następująco chyba brzmiało, że po prostu rodzimy się, dorastamy, rozwijamy się, uczymy się, osiągamy coś w życiu, no i oczywiście na końcu umieramy. Nie? Ale nic nie dzieje się bez przyczyny, bez celu, bo jak wiecie, wszystko to jest zbyt piękne i zbyt inteligentne na tym świecie, żeby życie kończyło się tak naprawdę w niebycie, prawda? Umieramy i nic już dalej nie ma. Przepraszam, że akurat taki wątek poruszam, ale wydaje mi się, że to całe nasze życie, wychowywanie dzieci, ten trud, który widzimy, to jest nic innego jak zmaganie się, jak nauka taka, która nas jakby do czegoś przygotowuje, do czegoś, co jest po drugiej stronie, bo niemożliwym jest to, że niczego już tam nie ma, nie? Że po prostu już nas nie będzie. Nie? To jest niemożliwe. Życie ludzkie jest zbyt piękne i zbyt inteligentne, aby to się skończyło tak bezsensownie. Nie? Więc może też dlatego nad sobą pracujemy, rozwijamy się, tak jakbyśmy byli, nie wiem, przechodzili do kolejnych klas, rozwijając się nie tylko fizycznie, psychicznie, mentalnie, no w ogóle. Nawet kiedy upadamy, mamy jakieś nałogi, jak już wspomniałem często, to też może wydajemy to wszystko, to będzie trochę podobne do siebie. No. I to robimy też, że stajemy i idziemy dalej, nie? Stajemy, chociaż to nie jest takie proste, ale to też nas sobie funkcjonuje. Po każdym jakimś upadku nadchodzą wzroty. Robimy coś, żeby po prostu no, być takim człowiekiem, który godnie żyje i też godnie traktuje innych ludzi. Ja do tego zachęcam. Myślę, że niedziela to tym bardziej powinna być dla was takim nie dniem odpoczynku, takiego totalnego leżenia, tylko po prostu dniem aktywnym. Bo niedziela nie różni się niczym innym od innych dni, no poza tym, że świętujemy, no mamy tę niedzielę, bo wiadomo, ten siódmy dzień tygodnia, zgodnie z prawem kościelnym, z Pismem Świętym, no to jest ten dzień wolny. Ale ten jest wolny, to nie znaczy nieaktywny, musi być aktywny. I moi drodzy, co chciałbym wam powiedzieć, żeby właśnie, jeżeli nie macie czasu w tygodniu, to wykorzystajcie tą niedzielę maksymalnie, tak maksymalnie, abyście mogli jakby nadrobić troszeczkę tego tygodnia w sporcie i dla siebie, nie? No wiadomo, że nie zrobimy tyle w jeden dzień, co byśmy chcieli, ale chociaż co. Ja na przykład dzisiaj trochę tam jeszcze pracowałem przy komputerze, ale też byłem już na spacerku. Taki był gdzieś jakieś analizy, jakieś rozważania, co jeszcze poprawić, co zrobić. No i przyjechałem sobie dzień na basen. Tutaj czuję się świetnie, bo tu zawsze nazywam, że to jest tak, jakby mój drugi dom. I
Gdzieś tutaj też odpoczywam, ale też wiecie, nie pływam nie tylko dlatego, żeby odpocząć sobie i tak czasami się nie chce przyjść na lekarstwem. Pływam też dlatego, że jak mnie boli kręgosłup, to najlepszym lekarstwem jest woda. Ja jak zdążę, to za chwilę Wam zaprezentuję ten mój styl, którym ja sobie tak opracowałem, tak już udoskonaliłem go, tak zwany glide, którym ja pływam. I do czego to jeszcze zmierzam? Przy okazji chciałbym podziękować Wam za te wszystkie fajne komentarze, gdzie zadałem Wam pytanie odnośnie zakupu moich tomików na jesieni, prawdopodobnie wrzesień, październik. Bardzo dużo Was jest chętnych. Wręcz fascynuje mnie to, że tak reagujecie pięknie. Też zareagowaliście świetnie na moją płytę, którą teraz chcę nagrać dla Was. Taką amatorską. Nieważne, że jak ona będzie wyglądała z zewnątrz. Ważne jest to, co będzie wewnątrz tej płyty. Czyli wrzucę tam jak najwięcej moich nagrań, z moją recytacją, takich lirycznych, romantycznych wierszy do jakiejś fajnej nasiadówki z partnerem czy z partnerką przy lampce wina, przy świecach. Niektóre